8 dzień października, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa do obejrzenia wydarzeń. Otóż Kacper Olszewski, uczeń gimnazjum samorządowego nr 2, zdobył złoty i brązowy medal w rzutach oszczepem i dyskiem. A stało się to w trakcie Mistrzostw Polski w Słubicach. Upragnione złoto trafiło do rąk Kacpra Olszewskiego, który w Słubicach zdobył tytuł Mistrza Polski Młodzików. Byłem zdenerwowany tak podczas konkursów i przed, a potem to już raczej spokojnie. Nie byłem pewny, bo jeszcze był chłopak z Polkowic, który rzucał bardzo daleko oszczepem, także mieliśmy taki konkurs dla siebie. I pierwsze miejsce i złoty medal Kacper Olszewski. Kacper zwyciężył z wynikiem 58 metrów 30 centymetrów. Swojego rywala pokonał o 3 metry. Wysokie, bo trzecie miejsce zdobył także w rzucie dyskiem. Jego wynik to 57 metrów 64 centymetry. Ja trenuję od 2 lat lekkoatletykę. No, ciężkie treningi, tak? 3 razy w tygodniu robimy technikę rzutową z sprzętem, no i 2 razy jest siłownia. Według Kacpra w rzutach najważniejsza jest technika. Żeby pracować tą technikę rzutową, a później przełożyć to na zawodach, na odległość. W mistrzostwach wzięła udział 6-osobowa reprezentacja z Bolesławca. Myślę, że z ogromnym sukcesem wrócili. Praktycznie każdy z nich, może za wyjątkiem jednej osoby, był w finale, czyli w pierwszej ósemce tych mistrzostw. Damian Gradzik zajął 4. miejsce w wieloboju. Wojciech Karaban w biegach uplasował się na 18. miejscu. To był mój pierwszy start w takiej rangi w zawodach i no, miejsce było dla mnie wysokie. Chciałem stanąć na podium, no ale treningi są najważniejsze teraz. Jeśli chodzi o tę lekkoatletykę, to bardzo lubię ten sport. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć dlaczego. Po prostu lubię wysiłek, lubię ludzi, z którymi trenuję, obozy. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa i polecam. Tomasz Markowski nie jest zaskoczony dobrymi wynikami uczniów, w tym zdobyciem Mistrza Polski. Bolesławianie niejednokrotnie udowodnili, że są dobrymi lekkoatletami. Natomiast co można tu złego powiedzieć jedynie, to, że nie mamy rzutni w całym Bolesławcu do uprawiania tej konkurencji. To, że przez ostatnie 10 lat 7 czy 8 medalistów Mistrzostw Polski akurat w konkurencjach rzutowych się zdarzyło, no to jest to naprawdę ewenement chyba w skali kraju. Młodzi lekkoatleci zakończyli ten sezon pomyślnie, nie mają jednak zamiaru odpoczywać, wciąż trenują. Najbardziej wytrwali ćwiczą 5 dni w tygodniu.